Cześć, mam na imię Krzysiek i w Ganymede zajmuję się Big Data w tej chwili, tak od strony bardziej deweloperskiej. Nasz team analityczny mieliście już okazję poznać Michała na którejś z wcześniejszych prezentacji. A tak na początek, z czym wam się kojarzy Big Data? Tak. Też. Też. Ha, ha, ha. Ktoś czytał temat. Eny? Tak. Mi się kojarzy chyba bardziej z czymś, co nazwali po fast data, bo big data jest też w stanie obsłużyć, tylko kwestia tego, czy prosto w tym czasie. No, tutaj można się kłócić. Znaczy ogólnie, mądrzy ludzie stwierdzili, że są takie cztery cechy big data. Jest to volume, variety, velocity i value. Volume, czyli jak sami stwierdziliście, są to ogromne ilości danych. Na przykład Yahoo w tej chwili twierdzi, że przechowuje około 600 petabajtów danych. No, jest to całkiem nieźle. W dodatku firma IBM stwierdziła, że standardowo w tej chwili w firmie jest około 100 terabajtów danych, takich gotowych do przechowania. Czyli całkiem niezła piaskownica do zabawy. Variety. Dane, które otrzymujemy do analizy, są w różnych formatach i trafiają do nas z różnych, czasami totalnie niekompatybilnych ze sobą źródeł. I mogą być to dane związane z geolokalizacją, z tym, jak użytkownicy nam klikają po serwisie, mogą być to logi serwerów, ale także może być to muzyka, mogą być to filmy. Także takie totalnie abstrakcyjne rzeczy. Kolejną cechą jest velocity, czyli szybkość napływania danych, która trafia nam do analizy. I tak dla przykładu, giełda nowojorska w trakcie jednej sesji dostarcza nam około 40 terabajtów danych w ciągu 6,5 godziny bodajże. Także też całkiem sporo. I najważniejsza cecha big data według mnie, dzięki użyciu odpowiednich narzędzi jesteśmy w stanie przerobić taką ilość danych i dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć decyzję, która będzie najlepsza z możliwych. I może teraz taki przykład z życia. Zbliża nam się weekend i będziemy organizować imprezę. Żeby było fajniej, no to ustawiamy sobie aparaty w każdym możliwym miejscu, pstrykamy zdjęcia cały czas i zbieramy ogromną, naprawdę ogromną ilość informacji. Czy to już będzie big data? Tak. Co jeszcze nam brakuje? Też. Ale patrząc na te cechy, które... Dokładnie. Czyli coś musimy jeszcze dorzucić. Przy założeniu, że na przykład sobie jeszcze zmaczujemy te fotografie z informacjami z Facebooka, będziemy w stanie określić, że to właśnie Tomek zje nam wszystkie chipsy. Dobrze, no to już wiemy, po co big data jest potrzebne organizatorom imprez. Natomiast dlaczego używa się w ogóle big data w firmach? I nie tylko w firmach. Dla przykładu, miasto Nowy Jork do pewnego momentu zbierało dane, trzymając je w całkiem osobnych miejscach. W osobne miejsce lądowała informacja o podatkach, o tym, gdzie dzieci chodzą do szkół, o przestępstwach, jakie są wykonywane. Ale w pewnym momencie stwierdzono, że warto byłoby te dane zacząć łączyć i analizować wspólnie. Dzięki temu udało się obniżyć ilość pożarów. Dlaczego? Stwierdzono, że pożary najczęściej występują wtedy, kiedy budynki są przeludnione i kiedy instalacje, które są w tych budynkach, dość dawno nie były remontowane. I właśnie dopiero dzięki użyciu technologii big data
analitycy byli w stanie połączyć te fakty i wysłać inspektorów w odpowiednie miejsca. Kolejną taką firmą jest Amazon. Zbiera on między innymi dane dotyczące tego, jakie produkty oglądamy. I dzięki temu został stworzony system rekomendacji, który podpowiada nam produkty, które prawdopodobnie chcielibyśmy kupić. Następną taką firmą jest UPC. Zamontowali oni w każdej ciężarówce rozwożącej paczki szereg czujników i poprzez zbieranie danych z tych wszystkich czujników stworzono system, który podpowiada kierowcom, w jaki sposób rozwieźć te paczki. Dzięki temu raz, że oszczędzono paliwo, jakie spalają te ciężarówki, a dwa, kierowca potrafi rozwieźć więcej paczek w mniejszym czasie. I za 2013 rok firma chwali się, że dzięki temu uzyskała około 50 milionów dolarów oszczędności w samych Stanach. I na koniec taka firma, o której chcę powiedzieć, to jest Walmart. Jest to sieć sklepów w Stanach Zjednoczonych i zbierają oni między innymi informacje z kart lojalnościowych, a także zbierają z paragonów informacje, jakie produkty ludzie kupują. I poprzez połączenie tych informacji analitycy stwierdzili, że jeżeli klienci zaczynają kupować odpowiednią grupę produktów, prawdopodobnie osoba, która kupuje te produkty, jest w ciąży. I podobno były takie sytuacje, że Walmart wysyłał już ludziom próbki produktów, natomiast sami adresaci tych próbek jeszcze o tym nie wiedzieli, że są w ciąży. A skoro już wiemy, dlaczego warto, no to teraz w jaki sposób w ogóle się wziąć do tego przetwarzania. Takim pierwszym pomysłem może być zaczęcie wysyłania tych danych, które mamy na przykład do Google Analytics. Wszystko jest fajnie, od razu praktycznie otrzymujemy jakieś wyniki, wszystko pojawia się nam na bieżąco, natomiast wraz z zwiększeniem ilości informacji, jakie wysyłamy do Analyticsa, po przekroczeniu pewnego progu już nie otrzymujemy wyników na żywo, tylko pojawiają się one z coraz większym opóźnieniem i co najgorsze, te dane zaczynają być próbkowane. Żeby przywrócić tą pierwotną funkcjonalność, musimy zapłacić. No to pojawia się problem. I w końcu możemy stwierdzić, że może by tak warto coś własnego napisać. No to fajnie, napisaliśmy coś, działa, wszystko ładnie nam pokazuje. No ale znowu pojawił się problem, bo tych danych ciągle przybywa. Więc co? Kupujemy nowy serwer, idziemy do pierwszego lepszego supermarketu, stawiamy, uruchamiamy, działa. Znowu nam wszystko fajnie przetwarza, bardzo w szybkim tempie, ale wraz z kolejnym wzrostem ilości danych, które dostajemy, pojawia się ten sam problem. I w tym momencie stajemy przed taką barierą, że sprzęt, który chcemy kupić, jest już bardzo mocno drogi, lub też jest drugi sposób, czyli próba rozdzielenia przetwarzania tych informacji na kilka różnych komputerów. Tylko że napisanie i zaprojektowanie takiego systemu jest sprawą taką nie do końca trywialną. W takim przypadku, jeżeli stwierdzimy, że jednak sobie z tym nie poradzimy, no to mamy co najmniej dwa wyjścia. Pierwszym z nich jest skorzystanie z rozwiązania klasy Enterprise, tylko tutaj jest taki mały problem, że ceny zawierają dosyć dużą liczbę zer. Także no, w standardowych warunkach raczej to jest ciężko. Natomiast my stwierdziliśmy, że jeszcze będzie inne rozwiązanie, czyli Hadoop. A czy ktoś z was w ogóle kojarzy Hadoopa? Ludzie z firmy, nie odzywacie. A może kojarzycie chociaż skąd ta nazwa pochodzi? T
Tak, dokładnie. Jest to nazwa zabawki, nazwa słonika, którą bawiła się córka jednego z założycieli Hadoopa. I czym to w ogóle jest Hadoop? Hadoop jest to rozproszony system, który pozwala nam na przechowywanie ogromnych ilości informacji, ale oprócz tego, że pozwala na przechowywanie, daje nam jeszcze możliwość przetwarzania tego w całkiem niezłym czasie. Taka ważna informacja dla księgowych, sam system jest za darmo. Co jeszcze? Bardzo dobrze się skaluje. W Yahoo te 600 petabajtów danych, które oni obrabiają, w tej chwili jest przetwarzane na około 40 tysiącach serwerów. No to jest to fajna maszynka do tworzenia, do klepania bitcoinów. Kolejną bardzo ważną zaletą Hadoopa jest to, że jest bardzo modułowy. Jest część core'owa, która jest praktycznie wymagana, ale do tego bardzo łatwo możemy dokładać kolejne elementy. I Hadoop został zaprojektowany właśnie raczej o takich serwerach ze średniej półki. Nie są wymagane jakieś super ekstra wypaśne maszyny, ale też ze względu na to, że wymaga dosyć sporo RAMu, rozwiązania low-endowe raczej też odpadają. I sam system został zaprojektowany z myślą o tym, że łatwiej jest dostarczyć program do danych niż odwrotnie. Jak mamy do przetwarzania te 500 petabajtów danych, a powiedzmy, że aplikacja, która generuje nam raport, to jest jakieś kilka kilo, no to już samo z siebie się odnosi. I sam Hadoop wykorzystuje opracowany przez Google paradygmat MapReduce. Co to takiego w ogóle jest MapReduce? Jest to, składa się on z trzech faz. Pierwszą fazą jest faza map. W tej fazie dane są przetwarzane do postaci par, takich klucz, wartość. Następnie te pary zostają zgrupowane i w ostatnim etapie grupy zostają złączone i zostaną przetworzone w jeden wynik. Teraz spróbujmy użyć tego algorytmu do przeliczania unikalnych słów w zdaniu. Mamy takie zdanie. Ala ma kota, a kot ma psa. Bardzo trudne. Na początek. Każdemu słowu przypisujemy jedynkę, mapujemy jedynkę. Mamy taką listę, ala z jedynką, ma z jedynką, kot też jest z jedynką. W kolejnej fazie, w fazie shuffle and sort, słowa, które, te same słowa zostają zgrupowane w jedną część. I tak, ala, no to ląduje dokładnie tutaj, bo jest tylko jedna. A, tak samo, kot jest. Natomiast ma, ponieważ było w tym i w tym miejscu, no to sam klucz zostaje. Natomiast jedynki zostają dopisane. Z jedna, jak i druga. I następnie, w ostatniej fazie tego algorytmu, te wszystkie grupy zostają złączone. I mamy jednego kota, jednego psa, jedną ale, a podwójne ma. Może się wydawać, że to jest takie trochę od czapy. Jak to można użyć do rozwiązań takich mocno skalowalnych, do analityki. No i załóżmy, że mamy obliczyć wszystkie słowa w panu Tadeuszu. W takim wypadku możemy to podzielić w ten sposób, że każdy rozdział będzie liczył jeden serwer i potem te dane zostaną połączone. Także to będzie zdecydowanie szybciej niż pojedyncza maszyna miałaby się tym zająć. I w ten sposób praktycznie wszystkie problemy związane z Hadoopem są rozwiązywane. Sam ekosystem Hadoopa
zawiera dosyć sporo elementów. Są to właśnie, tak jak już wspomnieliście z Big Data, są to elementy do przechowywania danych, do dostarczania tych danych do systemu, do obliczeń w czasie rzeczywistym, do machine learningu. W sumie takich modułów jest około 300 w tej chwili, także jest w czym wybierać. Takim pierwszym podstawowym elementem Hadoopa, który chciałbym pokazać, jest HDFS. Jest to system plików, który pozwala na redundantne przechowywanie dużych ilości informacji. Realizuje to poprzez to, że dane są zapisywane na kilku serwerach. Nawet jeżeli któryś z nich padnie, to wtedy dalej będziemy mieli te dane. I na HDFS-ie preferowane są raczej duże pliki. Tutaj myślimy o rzędach set megabajtów czy też gigabajtów niż o jakichś pojedynczych małych kilkukilobajtowych. Sam system został zaprojektowany z myślą o tym, że dane będziemy wrzucać raz, natomiast bardzo często ich będziemy odczytywać. I w przypadku HDFS-a raczej myślimy o tym, że to jest taka ciężarówka, która dostarcza nam duże ilości informacji w jak najszybszym możliwym czasie, niż samochód sportowy, który dostarczy je nam błyskawicznie. Także tutaj niestety w przypadku HDFS-a rozwiązania, które liczą nam coś na bieżąco, są prawie niemożliwe do wykonania. Tutaj trzeba już zastosować inne systemy przechowywania danych. Kolejnym takim filarem ekosystemu Hadoopa jest YARN. Jest to resource manager, który zapewnia aplikacjom odpowiedniej ilości zasobów, czyli ilość pamięci, ilość czasu procesora. On uruchamia i kolejkuje aplikacje. Na przykład jeżeli analityk i jakiś raport, który jest generowany codziennie, zostaną uruchomione, no to jeżeli będziemy mieli odpowiednią ilość dostępnych zasobów, to zostanie to uruchomione jednocześnie. Natomiast w przypadku, kiedy już te zasoby nam się kończą, to w zależności od tego, w jaki sposób ustawiliśmy YARN-a, albo najpierw analityk dostanie raport, ewentualnie ten, który jest generowany codziennie, zostanie wygenerowany. Żeby dowiedzieć się, co to jest Hive, musimy się cofnąć tak o ładnych kilka lat do siedziby Facebooka. Tam było dosyć fajnie, bo bardzo duże ilości danych były gromadzone. Wszystko to było liczone z użyciem algorytmów MapReduce. Natomiast był też tłum analityków, którzy tak nie do końca umieli programować, natomiast znali SQL-a, ale chcieli przetwarzać te dane. I programiści stwierdzili, w Facebooku stwierdzili, że szybciej będzie napisać coś, co analitykom pozwoli pisanie w SQL-u, niż nauczyć analityków programowania. Dzięki temu właśnie mamy Hive'a. I ten program daje nam właśnie dwie rzeczy. To, że do tych ogromnych ilości informacji jesteśmy w stanie odwoływać się, używając języka bardzo podobnego do SQL-a, a drugą taką bardzo ważną zaletą jest to, że o plikach, o danych, które są potrzebne do analizy, nie myślimy w kategoriach, że ten plik znajduje się w tym katalogu, tamten plik, którego potrzebujemy, jest całkowicie gdzieś indziej, tylko operujemy na tabelach, jak w relacyjnej bazie danych. Dzięki temu właśnie znacznie to upraszcza cały system. Następnym elementem, który chciałbym pokazać, jest to Spark. Jest to wschodząca gwiazda całego ekosystemu Hadoopowego, z którą
my jako deweloperzy i w sumie analitycy też mają bardzo duże nadzieje. Dlaczego? Pierwsza rzecz. Sam Spark pozwala czasami nawet przyspieszyć 100 razy w stosunku do aplikacji napisanej z użyciem czystego MapReduce'a. A drugą taką ważną rzeczą jest to, że posiada on już gotowe biblioteki do przetwarzania w czasie rzeczywistym, do machine learningu, do obliczeń na grafach. I jeszcze taką ważną rzeczą, którą ma Spark, jest to, że możemy wpisać w Pythonie, Javie, Scali. Kolejnym już takim widocznym dla ludzi z zewnątrz elementem systemu Hadoopowego jest Hue. Jest to graficzny interfejs, który pozwala nam na używanie tych wcześniej zaprezentowanych przeze mnie narzędzi. Tutaj właśnie możemy sobie wprowadzać te SQL-e do Hive'a. Tutaj możemy sobie przeglądać pliki, które są na HDFS-ie i nawet możemy tworzyć sobie już tutaj wykresy z obliczonych przez nas danych. Kolejnym takim narzędziem jest Luigi. Służy on do tworzenia workflowów zadań. Czyli definiujemy sobie tam, że jak pojawią się nam logi z serwerów, to urucham aplikację, która będzie przetwarzała te logi, następnie, która wrzuci to na HDFS-a, a jak już to wszystko będzie, to wtedy uruchomi generowanie odpowiedniego raportu. Co jest ważne, Luigi zapewnia nam, że jeżeli dane, które są potrzebne do wygenerowania jakiegoś raportu, nie pojawią się w systemie, to dany raport nie zostanie wygenerowany, także nie będzie jakichś błędnych raportów. Kolejnymi plusami samego Luigi'ego jest to, że workflow możemy zapisać w systemie kontroli wersji. Dzięki temu mamy historię, w jaki sposób wszystko się zmieniało. I tak już kończąc, zacznijmy od takiego początku dla was. W jaki sposób zacząć zabawę z Big Data? Na początek polecam pobranie gotowej dystrybucji Hadoopa już od któregoś z producentów, czyli od Cloudera, ewentualnie od Hortonworksa. Na ich stronach jest dosyć dużo poradników, także są naprawdę idealne na początek, żeby na zapoznanie się z narzędziami. I kiedy już będziemy mieli to opanowane, polecam ściągnięcie któregoś z dużych zbiorów danych. Na przykład to mogą być zbiór piosenek, czy zbiór w ogóle opisów piosenek, czy też dane o zespołach baseballowych, o wynikach na baseballu. I Yelp w sumie też udostępnia dane na temat restauracji, na temat rekomendacji, plus do tego raz na kilka miesięcy pojawiają się tam jakieś zadania, dzięki którym możemy coś wygrać. I dziękuję za uwagę. Czy może macie jakieś pytania? No to jeżeli nie, to tak? Mógłbyś powtórzyć? Pierwsza najważniejsza rzecz. Musi być odpowiednia ilość danych. Ponieważ raz, że same aplikacje Hadoopowe uruchamiają się czasami nawet około minuty. Także jeżeli będziesz miał tych danych mało, no to większą stratę będziesz miał zanim ci się w ogóle aplikacja uruchomi, a co dopiero obliczanie, niż napisanie jakiegoś tam własnego skryptu. A
Kiedy jeszcze? No jeżeli już tych danych jest odpowiednia liczba, no to muszą być jakieś konkretne zastosowania. Czy chcesz mieć coś otrzymywane na bieżąco, jakieś raporty, czy też chcesz zastosować już jakieś algorytmy predykcyjne do przewidywania zachowywań użytkownika, wtedy to już jest naprawdę przydatne. Czy to wyczerpuje, czy... Tak? Więc tak, jeżeli chodzi o Sparka, to w tej chwili jest to na razie taka instalacja testowa, jeszcze tego nie używamy produkcyjnie. Produkcyjnie używamy PIGA, jest to jeszcze całkowicie inny język do pisania. I praktycznie takich czystych MapReduce'ów nie piszemy w ogóle. No, ze względu na to, że no, trzeba się trochę namęczyć, a PIG no, znacznie to ułatwia. Jest to po prostu dużo prościej.